Chyba kończę przygodę z WOT. Od wejścia eventu PVE mam taki kosmiczny lag spike, że komputeru nie użyłem jakąkolwiek grę. Żartujesz, Piotr? Wow. Chyba na dwa pytanka. Jakie perki dajesz na załogę na Spaghetti 65? Kiedy ta aktualizacja? Aktualizacja czwartek, ja bym tak obstawiał, ewentualnie środa. Jakie perki? No, zacząłbym od żarówki, gładkiej jazdy, strzału z biodra, bezpiecznego magazynowania. Na drugim byłbym dał naprawę, na trzecim albo towarzyszy broni, albo kamuflaż. Jakoś tak. To już zależy oczywiście od twojego indywidualnego wyboru. Nie, nie chciałbym się wykryć. Nie, on mnie tu wykryje. Czym jest szczupak? Wiesz co, to masz, pokażę ci, zwróć uwagę, jaki IS-3A ma z przodu kadłub. To jest właśnie nóż szczupaka. I on jest zbudowany po to, żeby jak najwięcej rykoszetować, jak jedziesz przodem. Co sądzisz o tym patchu, bo nie w temacie? Co będzie w tym patchu? Przede wszystkim w tym patchu największą zmianą jest to, że nie będzie można zadawać damaszku swoim. Niestety, że to UPC przerzuca winę na WG, WG na UPC, i utrata pakietu rzędu 99,5% to jakaś paranoja. Żartujesz? Wow. Mam podobnie rozdane perki, tak jak mówisz, bo chciałem jednak zapytać bardziej doświadczonego gracza. Bartek? To dobrze, że tak masz, to dobrze o tobie świadczy. Na te 10 na początku płakali, bo jest 8 twardszy był. No tak, ale różnica była od pierwszego momentu na te 10 robiło się dużo lepsze wyniki, także w ogólnym rozrachunku lepiej wyszło. No i ISM też trzeba było trochę umieć grać. Znaczy ISM 8 i te 10, bo często grasz bardziej jak med. W zasadzie ma być jeszcze podobny jakiś buff dla STB, jeśli się dobrze orientuję, i w zasadzie tyle. Nie będzie jakichś przełomowych rzeczy. I chyba nowa mapa wejdzie na granicę. Znaczy, Boże, na to coś od tego czegoś. Na linię frontu. Dobra, druga strona jest nasza, czyli tutaj musi być ostra kampa gdzieś. Witaj, Łukasz Noga. Cześć, jak się gra? Dobrze. Data wprowadzenia to jutro, czyli 7 sierpnia. Tylko pytanie, czy na naszym, czy na rosyjskim serwerze? Jak? Czemu ja tu nie byłem wcelowany? Trzeba by ich tu zamieść, byłoby po temacie 606, szczególnie, że jest potencjał ich niszczyć. Koniecznie musiałem tą drugą kulkę przynieść. Nie, no trochę, bardzo źle zagrałem, ale spokojnie, zaraz się odkujemy, chyba. Moverti. Agganciato! Centrato! Veicolo nemico distrutto! Nie wiem, czy i za ile wyrwał. A ta nowa linia z Cromwella to też teraz. Tak, Manticora teraz wchodzi. No to nie, to jednak się trochę dzieje. Może tu kogoś zaskoczę, nie? Powinniście utwardzić obiekt 257 i wrzucić go zamiast ISA 4. Ta dziewiątka jest genialna. No jest. Witaj, Daksek. To coś od tego czegoś, tak jest. Poważnie uciekasz na drugą stronę. Trzy arty. Ała, będzie boleć. Dziękuję za followa.
Będzie boleć, będzie boleć, będzie boleć. Udes tam przyjechał. Dobra, jedziemy na konfrontację z nim. Okej, ma działo w tamtą stronę, to powinno być... Dobrze, dzięki. Benkato, polecam się na przyszłość. O, utrudnić artyleryzystą. Dobra, łapka zostawiona. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję za następnego followa. Witaj, Ludwik Idzik. Jak to dobrze mieć wolny dzień w środku tygodnia. Tak jest. Dokładnie, 257 w takim układzie byłby niezniszczalny, bo on ma strasznie trollowy pancerz z boku. Tam jest chyba 130 mm, nie? Dziękuję za followa. Także to trochę chyba mimo wszystko za dużo. Tu jest paton pełny, tylko... Dobra, na spokojnie. Jest 2600, jeszcze musimy tam te minimum 400 dołożyć. Jak ja szybko... What? Tyle czasu minęło? Jak to? Dwa niszczyciele. Żaden nie był jeszcze wykryty. Czyli one gdzieś z tyłu grają. Trzeba spokojnie czekać. A już nie mam HP, żeby puszować. Witaj, pachnący pies. Bany jest pozytyw. Po 6 dniach walki z UPC dziś dopiero przyznali, że mają awarię w mojej okolicy i naprawa nastąpi dopiero za 3 dni. O, no to super. To super, że coś, że się przyznali, nie? Że nie było czegoś w temacie i nagle magicznie zaczęło działać. Witaj, Mirek 39M. Zjadł mi go. Ała. Ale wydumali, gdzie będę. Witaj, Rusek. Coś w tym jest. Minus 257 to moim zdaniem taki ciut lepszy defender. No przez ten punch też boczny, że czasem najbardziej to czuć na zwykłej amunicji, że masz tylko delikatny paseczek, w który jesteś w stanie się wstrzelić. Inaczej padasz. Kurde. Dobrze, że nie patrzył w tą stronę. My name Duke Nukem. Witaj, Maciej Seweryn. Witaj, BMAX 95. A, nie mam pestek. Dobra, 300 jest. Nie było tematu. A, ale jeszcze po spocie, ale jeszcze przecież są dwa tenki. Witaj, Kon Dziado. Bany Dejno trochę expa, ja mam tylko 23 tysiące. Bierz ile uniesiesz, panie złoty. Na solówce Defender versus Istrza to właśnie Istrza by wygrał. Wtedy zależy od warunków, czy Istrza dałby radę na tyle skrócić, jakby był, jaki byłby układ. Nie powiedziałbym, że za każdym razem wygrałby to starcie. Dobra, mam 4 kulki. Artyleria nie strzeliła, ciekawe. Może któryś zna, ma z nich lornetal. Ej! 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 Muszę! 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 Proszę, nie zabijajcie mnie. Nie teraz! Nie teraz! Widzicie fragi? Czy opłaca się robić kranwagna? On tu gdzieś stoi. Wiesz co, kranwagna sytuacyjny czołg. Ogólnie dostał buffy, ale nie ma wysypu. Aha, dobra. Gnamy po artkę, tu jest tylko artka. Strzel, strzel, strzel! Nie! No to muszę progetto. Na pierwszą dychę nie, nie opłaca się. Znaczy, w zasadzie tak. Siódemką będzie słabo.
Ósemka będzie bardzo dobra, dziewiątka moim zdaniem troszkę gorsza od ósemki, no i później dziesiątka. Jesus! Trzeba było od razu mu ładować maga. Tak się kończy, w cudzysłowie, cwaniactwo, nie? Nie wiem, ile on ma HP. Witaj, Barcin. Teraz będzie czekał, aż na niego wjedziemy. Ja nie wiem, gdzie on pojechał. Jedzie Skorpion. Może coś... Kto wybrzydza, ten wiadomo, tak jest. Jest! Jest Radley Walters. Dobra. Więc jaki polecasz? Wiesz co, nie, z Kranwagnem to nie jest taki głupi pomysł. Szóstka jest bardzo dobra. Siódemka... Ósemką będzie ci się grał bardzo dobrze, szczególnie, że masz dużą depresję i twardą wieżę, to obcykasz. O, jeszcze jakąś misję zrobiłem, spoko. Następna misja, wiadomo, schemat, potwierdź, druga klasa, spoko. 8 fragów, 3200, może być. Jest Radley Walters? Jest. To po co drążyć?